Anna Laszuk, witam Państwa w cyklu Kina Mówi Pod Presją. Za chwilę obejrzymy irański film Co wiesz o Eli? Film, który został obsypany nagrodami, także irański kandydat do Oscara, a rozmawiać na temat tego filmu będę z Kazimierą Szczuką. Witam. Dzień dobry. I Piotrem Kobusem. Witam serdecznie. Witam. To jest taki zaskakujący bardzo film. Można się spodziewać, że kino irańskie to będzie wyjątkowa presja i wyjątkowa przemoc i opresja, ponieważ też wiemy, że w Iranie nie szanuje się praw kobiet, nie szanuje się praw mniejszości. Raz na jakiś czas dolatują do nas takie informacje i obrazki dość przerażające z jakichś wyroków śmierci, kamienowania. Tymczasem mamy do czynienia z filmem kompletnie jakby o innej rzeczywistości. Niewiele tam polityki, niewiele się dowiadujemy również o społeczeństwie w takim sensie relacji władzy właśnie znanym z przekazów medialnych tutaj. Film, można powiedzieć, zrobiony na potrzeby niemalże europejskiego widza. Prawie mówiący na początku, jesteśmy tacy sami jak wy. Może zacznijmy właśnie od tego irańskiego kina. Co w tym filmie jest wyjątkowego i co go wyróżnia na tle kinematografii irańskiej? Myślę, że Co wiesz o Eli przede wszystkim jest jednym z najbardziej udanych, najwybitniejszych filmów ostatnich 2 lat w Iranie, a to jest wielka sztuka, ponieważ kino irańskie jest dla mnie osobiście jedną z kilku najważniejszych kinematografii. Robi się tam bardzo dużo filmów od kilku lat bardzo różnorodnych. Kiedyś kino irańskie było kojarzone jednoznacznie z takim powolnym, poetyckim, medytacyjnym kinem. Co wiesz o Eli zupełnie do tego wzoru nie pasuje. Także inne filmy, bardzo dużo dokumentów. I Co wiesz o Eli jest filmem, który, jak wspomniałaś, mówi do Europejczyka, wydaje mi się, głównie poprzez formę. Asghar Farhadi jest reżyserem aktorów, którzy grają grupą, dzieci. Znam część ekipy tego filmu, rozmawiałem z nimi. Oni spędzili w tym miejscu, gdzie film powstawał, 3 miesiące, z czego prawie 60 dni to były dni zdjęciowe. Dla wszystkich, którzy wiedzą, jak się robi filmy, to jest morze czasu. To jest morze czasu na próby, na ponowne granie scen i ten realizm, taka emocjonalność każdego uczestnika scen, a jest tam na przykład kilkanaście osób, bo to jest kilka takich szerokich rodzin, powoduje, że właśnie mamy poczucie swojskości, rodzina, wakacje, jesteśmy w jakimś domu nad morzem, to może być Iran, to może być Europa, myślę, że też w innych częściach świata. Gubi się ten bezpośredni rzeczywiście kontekst, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I to jest moim zdaniem bardzo dobre w kinie irańskim, pokazanie, że nie trzeba na dzień dobry deklarować jakiegoś stanowiska, odniesienia się do rzeczywistości, bo pamiętajmy, że media to nie jest życie. Ten kontekst, o którym mowa, że on nie jest irański, czy on jest międzykulturowy? To znaczy, czy ta presja, którą tam widzimy, dotyczy również nas? Ja myślę, że rzeczywiście to jest fenomenalnie udany film z tego powodu, że przy zastosowaniu takiej formy czytelnej dla wszystkich widzów kina amerykańskiego, europejskiego, to jest tak już klarowna forma, jakby ktoś napisał sonet. Znaczy w kinie, kiedy wyjeżdża duża grupa i zajmuje na 2 dni, na weekend oni jadą, domek nad morzem, to mogą, zresztą oni się zachowują i wyglądają jak Amerykanie, jak Europejczycy. Kiedy ta grupa tam jedzie, wiemy, że będą się działy różne rzeczy i to będzie się działo w dziedzinie takiej psychologii grupy. Niepokoimy się oczywiście o tą bohaterkę tytułową. Co wiesz o Eli, czego my się dowiemy. Tak. Ale z drugiej strony jest to właśnie to zadomowienie, to znaczy znajomość tej konwencji nasza i taka oczywistość tego dziania się wprowadza nas w świat, którego nie odbieramy jako egzotycznego, jako jakiegoś reżimu i tak dalej. I wtedy, kiedy człowiek jest obłaskawiony, kiedy ten widz, taki jak my, jest rozluźniony w sensie takim, że nie ma tej bariery, to się zaczyna wpisywać w to ta różnica, ta inność. Czym ten film różni się, będąc irańskim, od identycznej historii, która by się działa w Ameryce, w Europie? No właśnie tą presją, właśnie tym, że tam pod skórą tych relacji, dosyć właściwie w pewnym momencie już jawnie,
ale też nie do końca, prawda? Bo to nie przekracza norm takiego współżycia dużej grupy ludzi w momencie sytuacji granicznej, w momencie tragedii. Oczywiście dalej ci ludzie się zachowują, no, przyzwoicie, normalnie. Nawet można powiedzieć, że te relacje są do pewnego momentu bardzo dobre, tak. Ciepłe. One w ogóle są dobre. Rodzinne, bliskie. Także ci ludzie się nawzajem szanują, opiekują się sobą, kochają się, są ze sobą związani i tak dalej. Ale jednak w momencie wyjścia na jaw tych rozmaitych, głębszych relacji, widzimy, że to jest film o no, świecie, w którym pozycja kobiety jest dużo gorsza niż pozycja mężczyzny. Tam jest sytuacja, która jest też bardzo uniwersalna. To znaczy ta grupa, ci ludzie zapraszają, jedna z dziewczyn z tej grupy zaprasza na ten weekendowy wypad nad morze koleżankę, znaczy nauczycielkę swojego dziecka ze szkoły. Fajną dziewczynę, ładną, młodą, miłą. I ona jest w tej grupie słabszym elementem, dlatego że ona jest mniej znana, biedniejsza. No, ona sama, bez pracuje, męża, bez nie dzieci, ma faceta, bez narzeczonego. Jest, tak, jest singielką. I myślę, że to jest w ogóle też bardzo uniwersalna sytuacja, taka dla kobiet w ogóle, prawda, że jak się dołącza do takiej bardzo rodzinnej grupy, gdzie te pary są związane, to ta dziewczyna singielka ma taki trochę status kopciuszka. No i zwłaszcza, że ona jest uboższa od nich, tak można podejrzewać. Nie jest to koniecznie. Torbę ma markową, bo nie, torba jest moim ważnym zdaniem ta torba momencie. Nie jest prawdziwą markową torbą. Moim zdaniem ta torba jest podróbką, która jest pewnym marzeniem jej o tej europejskości, o wolności, o swobodzie. Bo oni wszyscy udają, że są wolni. Ona też. No i okazuje się, że ona od samego początku jakaś granica została naruszona, nie w złych intencjach, ale że tą dziewczyną można tak dysponować, że ona ma bardzo mało wolności. Nawet w tym pomyśle, żeby ją tam zabrać, już była jakaś władza nad nią, do której ona nie umiała się przed tym jakoś obronić, przeciwstawić. Z drugiej strony zaproponowano jej przyjemność. Tam jest bardzo ważna, wbrew takiej normalności, takiej mieszczańskości tego filmu, chyba naprawdę jest dosyć ważna ta symbolika żywiołów, która tam się pojawia. Jest taka scena, kiedy ona się bawi latawcem i jest oczywiście morze, które pochłania. Cały czas tam działa i pochłania i jest bardzo niebezpieczne. I tam, kiedy ta scena długa, nie będę mówiła, dlaczego tak ważna, kiedy ona się bawi tym latawcem, to jest scena o tym, że ona właśnie chce być wolna, że ona jest młodą osobą, że ona uwielbia po prostu biegać sobie z tym latawcem po plaży i z dziećmi zresztą się bawiąc. I tam jakby ten, no, niestety ten latawiec nie ma prawa do swojego latania. No. Ja myślę, że ten film gdzieś oscyluje jednak między specyfiką tej kultury, a bardzo uniwersalnymi treściami, bo też reżyser miał takie intencje. On chciał zrobić uniwersalny film, który będzie ale właśnie sprawdzał się w Europie, w Ameryce, naprawdę. Wszędzie. Myślę, że fakt, że on jest oglądany na całym świecie, a naprawdę nie tylko trafił na festiwal, ale też do dystrybucji, jest dowodem, że jest uniwersalny. Też w różnych częściach świata różnie się go interpretuje. Jednym z na przykład takich kluczy, który powraca i z którym się spotkałem, jest rola kłamstwa czy zafałszowania. Rodziny, kilku bardzo bliskich przyjaciół, takie środowisko, gdzie wszyscy są właśnie naturalnie, gdzie ten film przejmuje tym, że jest kilkanaście osób w domu i jest luz, jest właśnie Iran. Nie czuję się, że to jest jakieś dziwne miejsce, a jestem wielkim jednak przeciwnikiem osądzania, że wszystko to, co nie Europa, to jest nieszczęśliwe i trzeba ich skorygować. To jest siła tego filmu. I oni są między sobą, oni się znają bardzo długo, nie ma między nimi tajemnic. Jak są tajemnice, to tam pokazane jest, że i tak każdy wie, że to gdzieś tam jest tajemnicą Poliszynela, ale tutaj jest wprowadzona osoba i jest właśnie ten zalążek nieprawdy, nieszczerości, że ale ktoś to też nie przesadzała. Ja myślę, że ta dziewczyna, która ją swata, jest ona cierpi na to, że ona ma za mało władzy. Ona chce grać swoją grę po to, żeby mieć wpływ na rzeczywistość.
to jest kobieta, tak jak w XIX-wiecznej powieści europejskiej, jak u Jane Austen, tam ciągle te ciotki, jakieś babki, jakieś kobity swatają, organizują, aranżują małżeństwa. Tak jak w rozważnej i romantycznej wszystkich tych powieściach, bo ona nie ma spełnienia takiego w sferze publicznej. I ona dlatego tak robi. Chciałabym, żebyśmy jeszcze podsumowali kino irańskie, bo ono jest niesłychanie różnorodne, nawet to, co się przedostaje do dystrybucji w Polsce, pokazuje nam bardzo różne twarze Iranu i na przykład Persepolis Jean Satrapi było właściwie historią bardzo polityczną. Z kolei widziałam też film dokumentalny o operacjach nosa w Iranie, w Teheranie, które są niezwykle popularne i wszystkie Iranki sobie europeizują te nosy. I jakby każdy film pokazuje nam kompletnie inny kawałek, tak jak w Puclach. To się nie do końca na pierwszy rzut oka składa. Jakie jest to kino irańskie, jeśli chodzi o różnorodność, o to, co się pozwala również dopuszczać do dystrybucji na terenie samego Iranu? Dwa zupełnie różne tematy. W Iranie powstaje wspaniałe kino, bardzo dużo filmów, często kontrowersyjnych, jak chociażby Myśliwy, film, który w tym roku był na Berlinale i który opowiada o człowieku, który po prostu z bronią w ręku staje przeciw reżimowi. W Teheranie zaczyna strzelać do policjantów i to jest nakręcone w Teheranie. Proszę sobie wyobrazić taki film w stanie wojennym w PRL-u. Także naprawdę bardzo dużo można dzisiaj w kinie zrobić. To prawda, że większość tych kontrowersyjnych, czy takich w otwarty sposób krytycznych filmów po prostu jest niedopuszczanych w Iranie do jakiejkolwiek dystrybucji. Tym niemniej kultura w Iranie kwitnie. Ja myślę, że my jesteśmy bardzo skażeni takim zachodnią, czy też propagandą, ale też szczególnie w świetle konfliktu bliskowschodniego w tej chwili, wręcz agresywnym nastawieniem. Wcześniej był Irak tym złym, teraz tak naprawdę złym świata z tą osią zła, do której można wracać w kółko, jest Iran. Zupełnie niesłusznie. Ja byłem w Iranie, nie czułem się w ogóle zagrożony, podziwiam tych ludzi i oni, dla nich po prostu Jankesi to są tak jak dla nas Sowieci. Swoją drogą jestem ciekawa, czy gdyby Kasia, czy ja, gdybyśmy pojechały do Iranu, czy czułybyśmy się tak samo wolne i tak samo dobrze? Z wolnością jako kobiety Zachodu na pewno nie, natomiast bardzo zdziwiłbym się, gdyby był to wyjazd traumatyczny, ponieważ znam całą masę kobiet, które jeżdżą do Iranu i przy zachowaniu tych minimum norm takich kulturowych, że jednak jest się w obcym kraju, trzeba pewne zwyczaje przejąć. No tak, ale my znamy jednak feministki irańskie, osoby współpracujące z Shirin Ebadi, które mówiły, że dziewczynki takie, no młode bardzo osoby, że one były po ileś miesięcy w więzieniu za to, że zorganizowały demonstrację, za manifę. Zmuszane są do wyjazdu, nie chcą wyjeżdżać, albo jak już wyjeżdżają, to zostają za granicą, są na emigracji. To są działaczki, takie feministyczne działaczki jak my, no powiedzmy. Bycie feministką, działaczką feministyczną, organizowanie demonstracji na ulicach czy coś takiego nie jest dozwolone. Oczywiście, że nie. Za manifę, którą my sobie tu robimy, ile wlezie, tylko kto jest mówi, więzienie że demokracja i bicie. Taka liberalna to jest przepis dla całego świata. To my tak uważamy, bo tak żyjemy, tak jesteśmy wychowani, a Chińczycy mają zupełnie inne plany na swoją przyszłość i oby mogli tak funkcjonować, bo to jest bardzo zachodniocentryczne. Demokracja liberalna, gdzie wszyscy mogą powiedzieć, co myślą, jest przyszłością świata. Ja tak w ogóle nie uważam. Tak, żyję w takim kraju, bo jestem Polakiem. W tej chwili niech mówimy Chińczycy tak, że żyją o... jak chcą. Ja wiem, ale mówimy o działaczkach irańskich. Mówimy o problemie położenia kobiety w Iranie. I ja tego nie mówię jako polska feministka, która ubolewa nad tym, że tam jest taki patriarchat, tylko mówię to na podstawie przekazów tamtej strony. Działaczek z tamtej strony, irańskich działaczek, które mówią, że jest im bardzo trudno, jeżeli one działają na rzecz praw kobiet i dzieci także, przede wszystkim też dlatego przez Shirin Ebadi od tego zaczęła swoją działalność, od procesów, które by chroniły dzieci przed przemocą po prostu wewnątrz rodzin patriarchalnych. Dlatego rozumiemy, że jak się taki papierek lakmusowy zanurzy w tej sytuacji społecznej, no to widać, że tam jest dużo gorzej. Tam jest dużo gorzej niż nam. Ale na podstawie tego filmu myślę, że warto jakoś sobie to uświadomić, że cała ta
emancypacja kobiet irańskich, tak myślę, jest bardzo ważnym zjawiskiem tam, że jednak ta rewolucja irańska, która tam wydarzyła się z okazji sfałszowanych prawdopodobnie wyborów, miała twarz kobiety, prawda? To była Neda, dziewczynka zamordowana w czasie zamieszek ulicznych, właściwie przypadkowo. Od kuli zbłąkanej może, tam no, strzelano z ostrej broni do demonstrantów, ale ta Neda, której twarz stała się znana na całym świecie, to jest trochę taka właśnie postać jak ta bohaterka filmu. Młoda dziewczyna, która sobie nie zdaje do końca sprawy, że świat, w którym się znajduje, jest bardzo groźny. I ten temat, ta sprawa emancypacji kobiet w Iranie dzisiaj, ta ich sprawa, którą one toczą oczywiście, mając pomoc z różnych organizacji międzynarodowych i tak dalej, ale będąc też w tym dosyć osamotnione. To jest sprawa ważna dla całego kraju. To jest tak naprawdę, tu się ważą jakoś losy. Nie myślę, żeby one były piątą kolumną. Myślę, że one walczą o takie same prawa, jakie my mamy i myślę, że one dlaczego przysługują. Dlaczego znowu mają mieć takie same prawa, jak mają Europejki w Europie? Bo to są prawa człowieka, ale to są prawa człowieka. One nie podlegają dyskusji. Deklaracja powszechna praw człowieka zaczyna się od słowa człowiek rodzi się wolny. I to po prostu jest prawdą. Zależy od definicji wolności. Nie, znaczy, ja nie zgadzam zupełnie, się. Znaczy, ja myślę, że nie jest niczyją wolnością przymuszanie go do rzeczy, których on nie chce. Pomijając nasze osobiste definicje wolności, myślę, że Latawiec w tym filmie jest wszystkim. To znaczy na ten temat odpowiedzią. Nie mówiąc już o tym, że kiedy no, mówimy, że niech sobie Chińczycy żyją tak jak niech chcą. Niech sobie okaleczają te stopy Chinkom, to jest ich różnica kulturowa. Też niech Chinki żyją tak jak chcą i Iranki żyją tak jak chcą i Polki, żeby zawsze ten podmiot narodowy miał też żeńską twarz. Tego byśmy sobie pewnie życzyły. Tak. No i namawiamy Państwa do obejrzenia bardzo niejednoznacznego, interesującego filmu irańskiego Co wiesz o Eli?